Duch ciągle mówi w naszych sercach. I to jest właśnie ten szept Ducha Świętego, który sprawia, że w tym momencie ten tekst, jakbym słyszał go pierwszy raz, ożywa i przypomina mi o swoim znaczeniu. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy przyjdzie Paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do przekazania, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Ostatnia wieczerza to jest taki ostatni moment, kiedy Pan Jezus mógł spokojnie uczniów przygotować na swoją śmierć, na swoje zmartwychwstanie, ale także na zesłanie Ducha Świętego. Zresztą w perspektywie janowej Duch jest dany od razu w dzień zmartwychwstania, gdy Pan Jezus przychodzi i tchnie na nich. Więc w tym momencie On mógł im to wszystko zapowiedzieć. Oczywiście oni tego jeszcze nie rozumieli, zrozumieją dopiero później. Mnie zachwyca to, że w ogóle Duch jest nazwany parakletem, tak? Czyli kimś przywołanym do boku, obrońcą, wstawiennikiem, orędownikiem, także pocieszycielem, czyli kimś, kto pomaga. No, tym pierwszym parakletem jest sam Jezus i kiedy On stanie się niewidzialny dla naszych oczu po wniebowstąpieniu, to zacznie działać paraklet. Tak. Mi to przypomina taką sytuację, którą myślę, że pamiętasz z swoich czasów studenckich, albo teraz jako wykładowca często jej doświadczasz, albo kiedy każdy z nas, kiedy uczestniczy w jakimś ciekawym wykładzie i chcielibyśmy jak najwięcej zanotować i zapamiętać i wiemy, że jak wykład się skończy, nie zdążymy. Więc dzisiaj studenci czasami robią zdjęcia prezentacji, żeby te informacje mieć i wtedy jest taka uspokajająca informacja od wykładowcy: prześlę wam prezentację, wszystko dostaniecie na maila. Czyli nie trzeba się śpieszyć i nie trzeba się bać, że czegoś nie zdążę zanotować, bo będę mógł sobie przypomnieć. I Jezus jest doskonale świadomy, że uczniowie nie są w stanie tego wszystkiego przyswoić. Mówi wprost: nie jesteście w stanie tego wszystkiego, co mam wam do powiedzenia, znieść, ale nie martwcie się. Jezus w tamtych czasach nie mówi: wyślę wam to wszystko na maila w prezentacji, ale mówi: poślę mojego Ducha i On wszystko wam przypomni. Więc mówi: nie przejmuj się, że nie zapamiętasz wszystkiego. A nawet jest dodatek. Nie tylko przypomni, ale jeszcze dołoży. Tak. Czyli objawi rzeczy przyszłe. Czyli jeszcze więcej. Czyli jeszcze po wniebowstąpieniu Pana Jezusa Duch Święty objawia. No i mamy to objawienie biblijne aż do Księgi Apokalipsy, prawda? I ciągle Bóg rozmawia ze swoim Kościołem. Duch ciągle mówi w naszych sercach. Ciągle prowadzi ten dialog. Ciągle my odkrywamy nowe skarby. Tak. To jest coś, co ożyło we mnie, jak wiedziałem, że tak usiądziemy i będziemy mogli o tym tekście chwilę porozmawiać. Bo zawsze ten tekst tak czytałem, że to Duch objawi uczniom, ale myślałem właśnie tym, którzy bezpośrednio byli, temu pierwszemu pokoleniu, apostołom, żeby mogli to wszystko znotować, przypomnieć sobie. Zresztą potem są nawet w Ewangelii, nie? Takie wspomnienia, że oni jeszcze kiedy słyszeli, nie rozumieli, ale po zmartwychwstaniu już zrozumieli albo już sobie przypomnieli i myślałem, że to tak dotyczy. Ale właśnie zastanawiając się, myślę sobie, nieustannie Pan Bóg mi przypomina poprzez świadectwo Ducha Świętego. Za każdym razem, kiedy słyszymy Ewangelię, kiedy czyta nas Ewangelia, Duch Święty ciągle wykonuje tą pracę, że to Słowo w nas ożywa. I ja mam, wydaje mi się, że znam tekst Ewangelii bardzo dobrze, że czytałem go, nie wiem, kilkadziesiąt albo więcej razy, ale niektóre teksty mam wrażenie, jakbym czytał po raz pierwszy raz w życiu i to jest właśnie ten szept Ducha Świętego, który sprawia, że w tym momencie ten tekst, jakbym słyszał go pierwszy raz, ożywa i przypomina mi o swoim znaczeniu. W wielu przekładach czytamy, że doprowadzi was do całej prawdy. Niektórzy zwracają uwagę na oryginał, który pozwala tłumaczyć, będzie was prowadził w całej prawdzie. To znaczy, ta prawda to nie jest czymś takim gotowym korpusem doktrynalnym do przełknięcia, ale prawda jest żywa. No, prawdą jest Chrystus. Prawda jest poznawana tylko w miłości. I w tym Duch Święty będzie nas prowadził. Dzięki. To bardzo inspirujące i zachęcające. Myślę, że dla nas wszystkich, że prawda jest spotkaniem z Jezusem, a Jezus zatroszczył się o to, żeby to wszystko, co powiedział, a tego było naprawdę dużo,
żebyśmy nie zapomnieli, ale żeby to ciągle ożywało w nas. A teraz sobie wyobraźcie, jak gdziekolwiek idziecie, do sklepu czy do miasta, że macie obok siebie, często się Ducha Świętego w postaci gołębicy, prawda, w ikonografii przedstawia, że ktoś taki, on jest ciągle przy was i wam towarzyszy, że działacie wy i Duch Święty i wy.